co to tu się będzie działo. Oby nic. Elegancko. Dzień dobry. W zasadzie to będzie dla was dobry wieczór, piątek, piąteczek, piątunio! Ale nie bez takiej sraczki u nas, bo tutaj już jest weekend długi od wczoraj. To są święta, srogie. I mamy godzinę 10:45. Piękne warunki na zewnątrz oczywiście. Chwilowo. I właśnie oto to jedziemy całą familią wyprodukować niesamowite ilości dwutlenku węgla ku własnej próżnej przyjemności. How dare you? Bo dzisiaj jest spacer samochodowy. Rodzinny. Rodzinny spacer samochodowy, tak właśnie. No, także sobie jedziemy na Sirdal najprawdopodobniej. Chociaż jedziemy w bliżej nieokreślonym kierunku, a tym bardziej w bliżej nieokreślonym celu. Się porobiło z wyborami w Polsce, co? Ale macie, pójdziecie sobie głosować do skrzynki pocztowej. No, nieźle. Przeszło. Duda ma normalnie wygraną pewną. Nie sądzę, żeby Senat odrzucił tą ustawę, no bo niby dlaczego bym miał to zrobić, jak już to wszystko jest normalnie ustalone. Był taki mem, że 10 maja wszyscy Polacy do urn, tylko że właśnie były narysowane te urny takie z prochami. No, do urny z prochami, To zamienili teraz, żeby się źle nie kojarzyło, urny na skrzynki pocztowe. No to nie, to do urny to być może, ale to ten, 20 dni po wyborach, co po niektórzy. No nie, no oby nie, ale jaja zrobili tu normalnie, tu nie można nigdzie wychodzić, tutaj nigdzie nic, kierowców się normalnie karze za to, że pojechali sobie umyć auto, a właśnie ostentacyjnie pojadę i umyję dzisiaj nawet auto i wam pokażę. Ale my możemy. No my możemy, tak samo jak możemy sobie pojechać gdzieś bez celu, chociaż żyjemy w państwie skrajnie kwadratogłowych. No ale tutaj nie ma takiej paniki i już w ogóle mają znosić te ograniczenia i wreszcie Norwegowie pojadą sobie na chyty, bo tu już ich normalnie czepie, że nie mogą sobie pojechać do a tych na normalnie mogą? Nie mogą, co ty? 10? To będzie dla nich straszne pierwsze święto spędzone w domu, nie na chycie. Tak, z banem normalnie z góry nałożonym, że nie można pojechać i chlać tam na umór w górach, tylko trzeba chlać w domu. Takie życie. Cóż, może nie wiem, może tam w tych górach, nie wiem, może alkohol lepiej czepia, albo nie wiem, co tam w tym jest takiego. A czy nie, no, co się dzieje w górach, pozostaje w górach. No tak. A czy nie, no na chytach mogą ludzie mieszkać, nawet teraz, ale to tylko w tych konkretnych przypadkach, jeżeli ktoś z rodziny ma kwarantannę z izolacją, czyli jest chory, to wtedy rodzina może sobie pojechać i mieszkać tam na chycie, ale nie tak, że chory na chytę, bo jak się coś normalnie będzie działo, to później musi za nygusem dymać helikopter za ciężko zarobione nasze pieniądze. A te ciężko zarobione w ostatnim miesiącu zwłaszcza. Tak jest, bo wczoraj żeśmy w ogóle podostawali wypłaty i się okazuje, że tak to ja mógłbym nic nie robić i że ona w sumie też by mogła tak sobie siedzieć w domu.
No, także dobrze. Bo to tak, bo to jest vlog w ogóle ten. Vlog pierwszy, wydanie drugie poprawione, bo ostatnio moje lenistwo doprowadziło do tego, że było audio tak po prostu spieprzone, że no nie mogę tego nigdzie wypuścić i pokazać. A byliśmy w sklepie, jednym, drugim, wtedy, w polskim, ruskim, w Norwegii. No, ale nie. A to jeszcze się pewno uda. No i co? Telefon w serwisie, też w poniedziałek był kurs do serwisu. No, masakra jest bez telefonu. Ani do banku, ani do niczego, ani nic, bo w ogóle był plan dzisiaj, taki bardzo, bardzo wstępny, żeby pojechać samochodem elektrycznym. Ale biorąc pod uwagę, że wtedy nie moglibyśmy ku własnej przyjemności wyemitować tyle dwutlenku węgla, bo pomysł wydał się bezsensowny. A kolejna rzecz, no na taką wycieczkę jak tam, to ogólnie można sobie tym naszym elektrykiem pojechać, ale trzeba sobie właśnie sprawdzić w aplikacji w telefonie, jaki jest status tych ładowarek, bo to po drodze byśmy musieli pewno zrobić jedną sobie ładowareczkę, żeby nie jechać jak normalnie emerytowani renciści. To w Birsiedalu pewno trzeba było zrobić ładowanie, a później by musiało być ładowanie na Sirdalu. Ale jeżeli by się okazało, że na przykład na Sirdalu ładowarka z jakichś tam bliżej nieokreślonych powodów nie działa, no to byłoby wtedy słabo. A właśnie żona tutaj wróciła temat, jacy to biedni maturzyści są w tym roku. Norwescy maturzyści, tak, bo tutaj oni to całe życie, to już w ogóle, już to jest sens istnienia do 18 roku życia, jest kiedy będzie klasa maturalna, to bo w Polsce są studniówki, a tutaj nie wiem na ile to trwa. Miesiąc przed maturami. Miesiąc przed maturami jest ogólnie srogi sex and drugs. No, imprezy są srogie, całe autobusy, w ogóle to już rok wcześniej zaczynają przygotowania, kupują busa, jakąś tam przeważnie T4 z 1.9 dieslem rozklekotanym już mocno, instalują tam całą masę rozmaitych, nieparowanych i przypadkowych głośników, żeby byle było umcum i wtedy jest dobrze i jeżdżą i są balety niesamowite. Ale w tym roku... I wszędzie się bawią, na rondach, nie na rondach. No, na skrzyżowaniach wszędzie. Kronika policyjna w okresie tych rusowych jest iście wysycona ich mniejszymi wybrykami. No, także w tym roku się im skończyło, biedaczko. Znaczy skończyło, jeszcze się nawet nie zaczęło. Nie będzie! Ale z tymi maturami to jak w końcu ma być? Będą mieli online, czy jak? W Polsce? Nie, no tutaj. A tutaj jeszcze nie jest powiedziane, bo to oni mają tu pod koniec maja, więc jeszcze mają czas na to. Że jeszcze się rozejdzie, ale... Na razie testy gimnazjalne są odwołane. Pod koniec klasy 10 będą mieć... Będą mieć tam wpisaną... Dostaną świadectwo ukończenia szkoły z dopiskiem, że egzaminy zostały odwołane i nie ma to wpływu na dalszą naukę. Prawda, cel był obrany, już tutaj było zdziwienie, dlaczego jadę tą, a nie inną trasą, ale jednak życie zweryfikowało, że trzeba jednak trasę ponownie zmodyfikować z powodu traktora z dużym zbiornikiem gnojówy. Ale nie, gnój nie płynie w moich żyłach. No, wczoraj żeśmy oglądali w ogóle vloga profesora Chrisa, takiego mechanika, co tam śrubki kręci. Nie, no w ogóle gość, nie, mi jego humor pasuje.
I przy czym te rzeczy, które on tam pokazuje, są no dość fachowo, humorystycznie, ale fachowo przedstawione. No, dobry jest koleś, nie? Spoko. Także trasa musiała ulec pewnym modyfikacjom, ale przy okazji sobie obczaimy strefę spadochronową, a w zasadzie to lądowisko tylko, bo wyloty są z Suli, a tutaj gdzieś w sumie to nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Tutaj gdzieś jest zrzut i tutaj się ląduje. To dobrze, jakby żona wiedziała, gdzie my później odebrać. Bo do domu. Albo żonę odebrać. Albo żonę, a to żonę jeszcze nie. Jeszcze nie grozi. Właśnie sobie przejeżdżamy, tu jest jakiś tur Omrode, czyli to będzie tur wycieczkowy rejon. No, to w ogóle dwóch ludzi w kamizelkach postawionych celem regulacji parkingu. Wszyscy wyleźli z chałupy, no ale to dobrze. Tylko ciekawe, czy utrzymują 2 metry odstępu. I czy nie są przypadkiem w zgromadzeniu większym aniżeli 5 osób. Bo wtedy to paragrafy i inne restrykcje. Prawda, Norwegia już ma wrażenie, że trzyma kontrolę nad wirusem. Tak, bo już poniżej, tu już wszystko jest pod kontrolą, bo jest to obecnie zarażalność, to się będzie nazywało? Nie. W każdym bądź razie jest poniżej 1 współczynnik zarażalności. Więc 20 kwietnia otwieramy przedszkola, a 27 szkoły dla klas 1-4, żeby rodzice maluchów nie musieli siedzieć z nimi w domu, tylko mogli wrócić do pracy i budować państwo norweskie. I płacić podatki, tak, bo teraz jak się siedzi z gówniakiem w domu, to muszą zapłacić L4 normalnie, bez żadnych dyskusji. No, ale ładnie tutaj nawet trochę chyba jest. Dawno tędy nie jechałem, to mi się podobają te kamienie o sporych gabarytach. Miała być akcja dron i w sumie pogoda jest na drona jak się masz, no ale jak mówiłem wcześniej, telefon w serwisie. Można było co prawda żony telefon przysposobić, ale to jest nazbyt wiele kombinacji z tym związanych, bo to trzeba aplikację pobrać, zainstalować, a co gorsza jeszcze trzeba telefon pancernego etui wydobyć. No, jeszcze, no nie, nie. A to trzeba śrubki odkręcać. No, to w ogóle to jest masakra i można śrubkę zgubić i później nie można skręcić. No, nie, nie. Będzie to musiało poczekać tym może razem. Może zdjęcia się uda. Może będą zdjęcia. Albo i nie będą. Ale może być czasem wyjazd rekreacyjny, a nie rekreacyjno-roboczy. Może? I nastała cisza, strasznie niewygodna. Tak, dobrze mówicie. Tak, dobrze mówicie, tak może być. Dobrze mówicie, no nie. Tak. Mam nadzieję, że już wszyscy się dowiedzieli, co to jest średnica i co to są liczby parzyste. A jeżeli nie, to muszą w natychmiast uzupełnić braki podczas lekcji z TVP. No, coś okropnego. To już nawet, to w sumie pierwszy raz może to było śmieszne, ale później jak się tak człowiek zastanowił, ojeju, okulary mi zabrały. Ale jak się tak człowiek zastanowił, to kurczę nie jest śmieszne. To jest żałosne. O, ja rozumiem. I trema, i wszystko, i że mogło się po głowie dostać i producentowi, i tam komuś, kto przygotowywał scenariusz, no ale to nie oznacza, że osoba, która tam jest przed kamerą, ma być matołem skończonym. No, nie. No nie, po prostu. Nie! A my sobie już przejechaliśmy przez Góreczkę, zjechaliśmy na dół i wy nawet nie macie pojęcia, gdzie my jesteśmy. W Hollywood! Tylko takim norweskim. A w zasadzie miejscowość zwie się Oltedal.
I tutaj sobie postanowili na iście hollywoodzki wzór postawić napis na wzgórzu. Oczywiście skala jest nie ta, biorąc pod uwagę choćby wielkość miejscowości, ale i też napis. Jednak można wywnioskować, że wielkość napisu jest wprost proporcjonalna do wielkości Hollywood albo miejscowości mu odpowiadającej. Jedziemy sobie właśnie przez Dirdal. Dirdal, bo już żeśmy nawet przejechali Dirdal, ale to jest w ogóle mało istotne. Wiocha dramatyczna, droga, to sama widzicie jaka, ale tam sobie po lewej stronie płynie rzeczka i przy rzeczce jest ścieżka pieszo, rowerowa. Da się? Da się. Chociaż zapewne ci kolarze tutaj wyścigowi, to i tak oni mają w tyłku ścieżki pieszo-rowerowe i będą tutaj żnąć tą drogą główną ku udręce kierowców, ale to jest ładnie. Ta woda ciekawa, na pewno jest ciepła. No to mamy minięty Birsiedal i za chwilkę wjeżdżamy chyba w najbardziej malowniczą część tras. Takie przynajmniej moje skromne zdanie. Dróżka wiodąca sobie między górami. No i to takimi dość sporymi. To tutaj na spadochron to też jest jak nic. Można było skoczyć, ale to raczej w jakimś traku albo w wingsucie, bo to nie jest tak pionowo w dół. No, a to nie będziecie widzieć, bo tu co? Bo tu chłop jedzie i zasłania jakąś Toyotą brzydką. Nie wiem, piękny Yaris. Ale co mogę zrobić? O, zdjęcie wrzucę. O, to tutaj jest zdjęcie. Tak to wygląda z góry tutaj ta droga. Wracając do koronawirusowych niedogodności i restrykcji, żona tutaj słusznie wspomniała o 17 maja w Norwegii, bo tutaj jest święto takie jest takie fest 17 maja z okazji nastała cisza konstytucji norweskiej, tak jest. No i oni tutaj tego 17 maja to celebrują bardzo mocno, a przynajmniej celebrowali, bo w tym roku to chyba jakoś będą celebrować, nie wiem, online może. No, są pochody, normalnie imprezy, ludzie wychodzą na ulicę, ubierają się w te swoje narodowe stroje za kupę kasy, bo to normalnie mają wyszywane nićmi ze srebra, złota i różnymi takimi gadżetami, a tutaj w tym roku zakaz zgromadzeń, ale no na razie jeszcze nie wiadomo, czy 17 maja zakaz zgromadzeń jest już do sierpnia, kochani, wprowadzony. To nie będzie, to w takim razie nie ma opcji, jak zakaz zgromadzeń do sierpnia. Koncerty w ogóle też odwołane, różne, rozmaite. A my już tutaj wjeżdżamy w strefę śniegu.
włączone. Ciekawa sprawa. Czekaj, bo to odbiorę. Dojechaliśmy w ogóle w miejsce, gdzie już powinniśmy być informowani, że już dalej nie pojedziemy, a na razie jesteśmy ostrzegani znakiem ostrzegawczym o bliżej nieokreślonym numerze, że uwaga, biegacze na nartach. Ty, no ale ja, ale czekaj, jak żeśmy byli tutaj kiedyś, to nie, no tutaj żeśmy jeszcze wjechali, nie? Koło jakiegoś takiego domu się zatrzymywaliśmy. Zaraz zobaczymy, bo tutaj teoretycznie mamy dojechać do miejsca, gdzie się już dalej nie da. I tą drogę mają otwierać dopiero końcem maja. No ciekawe, bo nie, no niemożliwe, żeby było otwarte. Chyba, że jak raz. Zobaczymy, zobaczymy, panie paździochu, zobaczymy. No i tak oto dotarliśmy do miejsca, gdzie już dalej nie pojedziemy. Aczkolwiek jeszcze przed chwilą wydawało się, że będzie optymistyczniej, że może pojedziemy dalej. Ale zamknięte, także dojechaliśmy. I jeszcze trzeba sprawdzić jedną rzecz. Czy tłoki są zadowolone? I wygląda na to, że tłoki są zadowolone. No, taka sytuacja. I tam chcieliśmy sobie pojechać, bo tam jest właśnie droga do Lysebotn. A po drodze jest parking i można sobie iść na sierak. I śnieg! To wy tam chcecie iść? To idźcie, to ja nagram, jak tam wpadniecie. To nie, ja nigdy nie wpadam. Czekajcie może. Ale no to idźcie. Ja was później nie będę wyciągał. No, idźcie. To miedź zaraz utwardzony. No, i tu normalnie jest dróżka do Lysebotn, z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, w okresie od chyba końca września, czy od końca października do końca maja jest zamknięte. No nie, no ale tu tego śniegu trochę jest. Tam sesja dla fotoreporterów. Musi być fotka na Facebooki albo inne Instagramy. A my tymczasem poszukamy żółtego śniegu. Ciekawe, czy znajdziemy. Ciekawe, czy jest żółty śnieg. Gdzieś. Może się znajdzie. Tutaj Teresa Jochałk miała trening. Zostawiła ślady. Tak. A obok tata mnie. Marit Biergen. Supeczki powbijane, żeby było wiedzieć, tak? Żeby było wiadomo, gdzie jest droga z odblaskiem. Kijek bambusowy sztuk raz. I co to się stało? Po tej stronie jest barierka. No, a tutaj jest ta barierka energochłonna. Steczka przysypana. No, dobry metr śniegu jest, bankowo. No, wcześniej tutaj było widać, że byli biegacze i patrzcie, co znalazłem. Ha! Żółty śnieg!
Tu na pewno były jakieś M&M'sy. Bo śnieg. No co, idziemy do Lesobotni? Nie. Czemu? 28 km. Nie. Nie. No. Przed nocą dążymy. Widzisz, 5 godzin. Normalnie tam jest akcja. Zdjęcie. Instaxem a la Polaroid. Jakoś nie widzę tego. Myślę, że będzie przepalone, ale zobaczymy. Pokażą. Co, Instaxa? Nie, Instaxa, zdjęcie. Nie, zdjęcie pierwsze wyszło tak. Tutaj jeszcze... mamy kwalifikowanych fotografów. To jeszcze nie jest zrobione. A drugie się dopiero wywołuje. To jeszcze nie jest zrobione. A tam dziecko dostaje konwulsji. TikTokowych. Babka przespacerowana normalnie. Listę muszę na drzwi przykleić, bo odlazła. No to 12:48 i jesteśmy po wycieczce, to znaczy będziemy zaczynać wracać powoli. Pokaż zdjęcie. Jeszcze się robi, ale... Tutaj kwalifikowani fotografowie. No, kwalifikowani. Ale że jeszcze się robi. No robi, że było mu za zimno, żeby się zrobiło. Dobra, to połóż to tam, zobaczymy. Co tam z tego wyjdzie. Może ten, do wakacji się zrobi zdjęcie, jak się jeszcze nie zrobiło. No to wracamy sobie już krokiem wolnym. I dlaczego w ogóle, dlaczego vlog? Bo tak. Nie no, nie, bo tak to tłumaczyłem w poniedziałek i w sumie tłumaczyłem ponad tydzień temu, jak tam wrzucałem jakiegoś live'a na Facebooka. I podczas live'a mówiłem, dlaczego live'a, a dlaczego nie vloga. Ale sytuacja się drastycznie zmieniła. Zmieniła się w ten sposób, że telefon wylądował w serwisie. To raz. Dwa. Nie jestem ograniczony wtedy żadnymi zasięgami telefonii komórkowej, a lubiło się przerwać gdzieś w tunelu. I co? No i w sumie tyle chyba. No nie no, taki live jest prostszy do zrobienia, bo to jest raz, klik, transmituje się, fajnie, bo jest jakiś tam respons, kto tam ogląda, ktoś coś napisze. I tego nie trzeba później montować. No tutaj będzie coś trzeba zmącić. No ale nie ma właśnie tego. Nie ma telefonu, więc jest kamera. Taka mała, samochodowa. To znaczy samochodowa. Sportowa. No a w ogóle się widziałem ze szwagierką. Z którą niedawno, z którą się przedettem. Albo jakby to inaczej powiedzieć. Nie w najsamprzód. Nie wiem, nie tak. Ale nieważne, widziałem się z nią niedawno ze szwagierką po dość długiej przerwie. A ona w ogóle mówi, że to takie wrażenie miała, jakbyśmy się tyle co widzieli, jak tam wrzucałem tego koronawirusowe studio tropem wilka, koronawirusowo-kwarantannowe to się wtedy nazywało. Miała takie wrażenie, jakbyśmy się widzieli tyle co. No więc to mnie jeszcze utwierdziło w przekonaniu, że być może taka droga jest słuszna. A biorąc pod uwagę, że często gęsto dysponuje dużą ilością czasu, żeby coś przy komputerze można było zmącić, no to można coś sobie tam zmontować i wrzucić na mikroskopijny kanał YouTube'owy Tropem Wilka. Tak, i przy nieudanym vlogu pierwszym, ale ten jest nadal pierwszy, tylko poprawiony, też mówiłem, jakie to dla ludzi jest ciężkie,
kliknięcie w link. I to statystyka jest nieubłagana. Jak wrzucam coś na tropem wilka i jest to film typowo wrzucony na Facebooka, to spoko, to jest oglądnięty. I jest ta aktywność dość duża. Ale jeżeli już jest ten sam film, ale w postaci linku i trzeba w niego kliknąć i dopiero przejść na YouTube, to to już, panie kolego i droga koleżanko, to są bardzo ciężkie tematy. Jest to ogromny wysiłek fizyczny dla ludzi, kiedy trzeba tam kliknąć raz i się tam otworzy normalnie link, i żeby oglądać coś na YouTubie. No to już jest ciężkie. A czemu na YouTubie? Choćby z tego powodu, że Facebook jest bardzo agresywny, jeżeli chodzi o podkłady muzyczne. Tak jak ja korzystam z muzyki z biblioteki YouTube'a i z bensound.com, to o ile tą muzykę można sobie użyć i wrzucić na YouTube i jest spoko, nie ma żadnych tam problemów, to ta sama muzyka ze źródeł otwartych na Facebooku już jest wycinana, i o ile to jest jakiś tam widoczek i nie wiem, nagranie z drona czy coś, to wycięcie muzyki można sobie tam przeżyć i wrzucić ewentualnie inne, chociaż to już i tak będzie dupa, a nie montaż, bo filmy się tam montuje zawsze do jakiejś tam muzyki. No a jak jest takie coś gadane i podkład muzyczny, to jak wytną po prostu dźwięk, no to jest kaszanka okrutna. I dlatego też zobaczymy, czy przyjmie się w takiej formie aktywność w internecie. Chociaż czy się przyjmie, czy nie przyjmie, to jak się nie przyjmie, to wcale nie oznacza, że ja przestanę nagrywać. O. Tak po prostu. Pojemności na serwerach, na YouTubach jest pewno dość. Także się tam pewno i tropem wilka zmieści. I tak oto, drogie dzieci, nasza koronawirusowa wycieczka zmierza powoli ku końcowi. Śnieg widzieli. Wiosna wróciła, samochód przewietrzyli. Coś mi to chyba krzywo teraz widać, bo tak może będzie lepiej. No i co, jedziemy sobie troszkę inną trasą, bo teraz przez Olgor sobie mykniemy. I co, po drodze do braciaka zajedziemy, bo tam młody ma zaległy prezent urodzinowy. Później co, mycie, trankowanie i obiad. Co na obiad? Każdy dzisiaj ma coś innego. Przyjechali kowboje, każdy pije swoje i pali i je. Tak, dzisiaj każdy ma coś innego. Każdy coś innego. Nie wiem, czy... Co, nie wiesz? Czy widzowie są ciekawi, aż co, kto z nas będzie jadł? Ja myślę, że mogą... Ale nie, twojego nie. Skończmy temat. Nie. Temat obiadowy, lepiej nie ruszajmy go. Może być nader drażliwie, bo ja na pewno będę jadł coś dobrego. Ociekającego. Ja wczoraj miałam wbrew pozorom bardzo dobre i też ładnie wyglądające jedzenie. No to dobrze. Znaczy, nie spodziewałam się, ale było naprawdę dobre. Jadłam wczoraj spaghetti ze szpinakiem i z suszonymi pomidorami i łososiem. A do szpinaku dodałaś oliwę? Żeby było łatwiej do kibla wyrzucić z patelni? Dałam trochę tłuszczu, żeby się usmażył na tej patelni, ale już nie wiem, czy to było masło, czy oliwa. Słyszysz, Agnieszka? Dodała. No bo było w przepisie. Wypraszam sobie. Tak, było. Tłuszcze trzeba też spożywać, ponieważ witaminy niektóre rozpuszczają się wyłącznie w tłuszczach, więc nie można z nich zupełnie zrezygnować. No nie można. Nie można. Ale majonez się nie mieści. No niestety majonez. No właśnie, Agnieszka, a co z tym majonezem?
No, myśmy już sobie prawie dojechali do Stavanger, a w zasadzie to już Stavanger Aleforus. A co wam chciałem powiedzieć, tylko że wcześniej sobie zapomniałem. W Norwegii, a przynajmniej tutaj w okolicy, jest powrót do przeszłości. Kina samochodowe wróciły do łask, słuchajcie. Normalnie jak na amerykańskim filmie. Żona patrzy i nie wie, i zdziwiona, a ja wiem. W Randabergu, taka wioska obok, była ostatnio projekcja i tutaj sobie właśnie przypomniałem przy tym torze dla koni, co tutaj biegają. Chyba normalnie 300 samochodów przyjechało. Wystawiony telewizor, wiesz, okienka pootwierane i normalnie oglądali sobie ludzie filma. No, ale patrzcie, jakie w ogóle, jakie ludzie mają braki w socjalizowaniu się i w tym, żeby normalnie gdzieś wyjść, no bo kino oczywiście zamknięte. To kino samochodowe, normalnie po prostu piecze ich siedzenie na dupie, strasznie. Nie wiem, mnie nie piecze, ja bym siedział jeszcze na kwarantannie 2 tygodnie, chętnie. Tak bym zrobił. Jeszcze jakby znowu zapłacili, to bym mi miesiąc posiedział i nic by mi krzywdy nie było. Nic. A co to się tu w ogóle wyprawia? Jeszcze... Wywoskowane. Wywoskowane. Wysilantowane. No. Kapcie założone letnie. Pójdziemy zrobić ten test. Ta ścierka czysta? No, taka ona jest po ściąganiu tego, więc no nie jest taka. No to nie, to tak nie spada. Nie ten kąt maski. Dobrze leci. No, wycacane, ładnie. Wcześniej wspomniana szwagierka uczyniła taką piękną babkę. Cało. 95. No i co? Dane po konsumpcji 38 litrów, 38,3, 520 km. No to tak chyba nieźle. Jak na 1,8 benzynę. Żona poszła do kolejki, już tam zaczekać, żeby zapłacić. Wsiadłem do auta, przyszła mnie pani upomnieć, że to trzeba zapłacić na stacji benzynowej. Myślałby kto. Tak więc, moi drodzy, dobiega końca dzisiejsza wycieczka samochodowa. Jesteśmy z siebie dumni, że wyprodukowaliśmy dwutlenek węgla. Greta jest na pewno z nas dumna. How dare you? I teraz co? I teraz tylko i wyłącznie by wartało, jak prawdziwy twórca YouTube'owy z krwi i kości, żebrać o lajki, łapki w górę, komentarze i udostępnienia. Także teraz to zrobię. I subskrypcje. Także teraz to zrobię. Uwaga, zaczynamy. Zostawcie łapkę w górę.